Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsłaniu dnia w Norwegii. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez norweską drożyznę, mięsne zakazy i jogurtowe rekordy. Zapraszam. Artykuły spożywcze drożeją w Norwegii 3 razy szybciej niż w całej Unii Europejskiej. W tym roku ceny jedzenia wzrosły aż o 11%, a w Unii Europejskiej tylko o 3,6%. Winowajcą są według danych Eurostatu mięso, ryby, jajka czy mleko, bo to one drożeją najszybciej i najwięcej. Norweski minister finansów rozpatrywał, czy aby nie obniżyć VAT na jedzenie, jednak po zastanowieniu stwierdził, że to jeszcze nie pora. Z kolei opozycyjna Partia Postępu zapowiada, że jeżeli wygra wybory, to obniży VAT na jedzenie o połowę, czyli o 7,5%, bo obecnie VAT wynosi 15% i takie są to właśnie przedwyborcze zagrywki w Norwegii. Podwyższyć ceny mięsa. Takie są zalecenia Norweskiej Agencji Środowiska, bo jeżeli Norwegia ma do roku 2030 obniżyć o 55% emisję CO2, to ceny mięsa muszą być wyższe, aby Norwegowie tego mięsa kupowali jeszcze mniej. Po pierwsze chodzi o zdrowie, bo jedzenie mięsa nie jest aż takie zdrowe, a po drugie chodzi o emisję CO2 właśnie, ponieważ mniej produkcji mięsa to mniej CO2, ponieważ produkcja mięsa wytwarza dużo dwutlenku węgla. Z kolei jednak jeżeli mięso w Norwegii będzie droższe, to Norwegowie za tym mięsem będą jeździli m.in. do Szwecji, a to Norwegii nie będzie się opłacać, ponieważ Norwegowie będą wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze często poza granicami Norwegii. Dlatego Norwegia musi również obniżyć kwoty wolne od podatku na mięso. Tak jak na przykład jest w Szwajcarii, gdzie spoza Szwajcarii można do Szwajcarii przywieźć tylko 1 kg mięsa. Z kolei w Norwegii na chwilę obecną można przywieźć spoza Norwegii 10 kg mięsa i w ten właśnie oto sposób Norwegia będzie tracić pieniądze. Ale jest jedna rzecz, która może pomóc każdemu niewielkim kosztem nie płacić żadnych podatków. Musi przerzucić się całkowicie na halloumi. Świadczenia wypłacane przez instytucje państwowe mają nową rolę. Poza tym, że wspomagają społeczeństwo czy obywateli, są również taką kiełbasą wyborczą, ponieważ partie przed wyborami przerzucają się i przelicytowują, która to partia wypłaci swoim obywatelom więcej pieniędzy, więcej zasiłków. Najczęściej chodzi o zasiłki na dzieci. Bez różnicy, czy jest to Norwegia, czy Polska, okres przedwyborczy jest przelicytowany przez partie wyborcze. I ten właśnie temat Moja Norwegia, konkretnie redaktor Emil Bogumil, prześwietlił, opisał bardzo dokładnie i przedstawił w formie artykułu, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, czy w Norwegii, czy w Polsce, to zachęcam serdecznie do przeczytania naszego artykułu. Osoby korzystające ze stron Mojej Norwegii prawdopodobnie zobaczyły już, że w dolnym lewym rogu, bez różnicy czy korzystają z komputera, z telefonu czy z tabletu, pojawiło się nowe coś. A tym nowym czymś jest okrągła opcja czatu GPT Mojej Norwegii. Czyli dla osób, które chcą czegoś dowiedzieć się na temat Norwegii, bez różnicy czy finanse, czy powrót do domu, czy cokolwiek innego, mogą wpisać tam swoje pytanie, a czat wypluje im odpowiedź. Dlatego ja zobaczę, jak to działa. Hej, jestem asystentem AI, zostałem stworzony, aby pomagać Polakom w Norwegii. Strzelaj z pytaniami, jestem gotów. Pytanie będzie proste, czy warto wrócić do Polski? Bez znaku zapytania. Czy warto wrócić do Polski? Czat myśli. Wartość powrotu do Polski zależy od okoliczności życiowych. Powrót do kraju może być korzystny dla osób, które tęsknią za rodziną, przyjaciółmi, polską kulturą. Ważne jest również rozważenie stabilności finansowej. Możliwość znalezienia pracy i dostępu do odpowiednich usług społecznych przed podjęciem. Także niestety czat nie jest w stanie odpowiedzieć nam na pytanie i podjąć za nas decyzji, czy wrócić do Polski, czy jednak zostać w Norwegii. Ale na każde inne prawdopodobnie już tak. Za pomocą zwykłego wykrywacza metalu na wyspie Renesej 51-letni poszukiwacz skarbów znalazł norweski skarb stulecia. Pan Arlen Sola w minione wakacje kupił sobie po raz pierwszy w życiu wykrywacz metalu, ponieważ nie chciał siedzieć na kanapie i po raz kolejny oglądać powtórek rodziny Kardashianów, a chciał wyjść z domu i coś ze sobą zrobić. I tak właśnie uczynił, wyszedł z domu i po pierwszych znaleziskach takich jak puszki czy jakieś inne dziwne, nieprzydatne rzeczy, pan Arlen
natrafił na coś fantastycznego. Kiedy wykrywacz metali zaczął pikać, pan Arlen zaczął grzebać w ziemi i wygrzebał coś, co przypominało, według jego relacji, czekoladowe monety. Jednak okazało się, że to nie są czekoladowe monety, a monety, które mają ogromną, ogromną wartość i ważą niewiele ponad 100 gram, jednak ich wartość historyczna jest gigantyczna. Gratulacje. I tydzień kończymy z przytupem. Jak podaje norweskie biuro do spraw produktów mlecznych, jeszcze nigdy w historii Norwegowie nie zjedli tak dużo jogurtu jak teraz. W pierwszej części bieżącego roku zjedli ponad 31 milionów kilogramów jogurtu. Nie wiem co na to, żywe kultury bakterii, pudingi, kiśle czy inne tego typu desery, ale jogurt naprawdę wysuwa się na prowadzenie. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego sobotniego poranka. Tak jak i niedzielnego, no i poniedziałkowego, oczywiście, że też. Trzymajcie się, dzięki, cześć.